Było widać nerwowość w naszym wykonaniu, która przekładała się na bardzo dużo niedokładności. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz, ponieważ Czekanów rundę wiosenną zaczął bardzo dobrze, urywał punkty rywalom z górnej części tabeli. No i prawie się udało im również tutaj urwać punkt u nas, ale na szczęście w drugiej połowie podnieśliśmy się. Po pierwszej połowie, gdzie trochę brakowało, tak jak powiedziałem, dokładności, w drugiej już udało tak naprawdę się strzelić dwie bramki i co najważniejsze, zdobyliśmy trzy punkty. Chociaż z gry do końca nie jestem zadowolony. Mocno zauważalne jest po chłopakach, że jednak odbija się na naszej grze presja, bo wszyscy wiemy, o co walczymy i tak naprawdę każdy kolejny mecz z teorii zbliża nas tak naprawdę do celu, który sobie obraliśmy, ale jednak ta nerwowość jest widoczna na boisku, no i tego musimy jak najczęściej unikać, żeby tak naprawdę grać to, co sobie zakładamy i żeby efekt końcowy był taki, jak byśmy wszyscy chcieli. Tak naprawdę mamy 7 kolejek za sobą, zostało jeszcze 8, ale zostało 8 tak naprawdę kluczowych kolejek z racji tego, że gramy z całą górą tabeli. Bardzo trudne wyjazdy nas czekają, począwszy już od kolejnego do Ostrowa.